Dzięki Pana staraniom i staraniom chińskiego przywódcy stosunki rozwijają się bardzo dobrze. Ale z drugiej strony widzimy, że sytuacja międzynarodowa w ostatnich latach i teraz pozostaje bardzo napięta. Chiny odniosły duży sukces w walce z epidemią oraz występują za pokój i współpracę międzynarodową i przyczyniają się do pokoju na świecie. Jak ocenia Pan obecną aktywną rolę Chin w sprawach międzynarodowych? Moja ocena jest bardzo prosta. Żadna kwestia w dzisiejszym świecie nie może być rozwiązana bez Chin. Chiny stały się krajem globalnym, z własną polityką globalną. Wiem, że dziś, jutro Xi Jinping wygłosi oświadczenie lub przemówienie na temat konfliktu na Ukrainie. Proszę zauważyć, że nie jest to zwyczajny krok w chińskiej polityce. Chińczycy są zawsze ostrożni, nie wchodzą tam, gdzie nie powinni. Jeśli rozumieją, że to nie da pożądanego rezultatu, to nie będą robić kroków w tym kierunku. I jeśli więc Chiny zdecydowały się wyrazić swoje stanowisko w taki sposób z ust swojego najwyższego urzędnika Xi Jinpinga, będzie to miało poważne konsekwencje. I jeśli to posłanie, które wybrzmi z ust chińskiego przywódcy, nie zostanie usłyszane przez tych, do których jest kierowane, będzie to miało również poważne konsekwencje. Tak więc po prostu wyprzedzając, radzę tym, do których zostanie skierowane przesłanie Xi Jinpinga, aby potraktowali je poważnie i podjęli świadome kroki. To będzie poważny głos na rzecz pokoju w tym regionie. Jasne jest, że nie będzie to oświadczenie konfrontacyjne, jak to zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Wojna, wojna, wojna. Śmiało, bijcie się nawzajem i tak dalej. Damy wam coś, czym będziecie mogli zabijać. Damy wam broń. I jestem pewien, że to oświadczenie będzie ukoronowaniem polityki pokojowej Chin. Jestem o tym w 100% przekonany. Nie może być inaczej. To jest model tej miłującej pokój polityki. Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник Соединенных Штатов Америки. Doskonale zdajecie sobie sprawę z sytuacji na świecie. Dla Chin nie będzie spokojnego życia. Głównym rywalem Stanów Zjednoczonych są Chiny i Amerykanie tego nie ukrywają. A smutne jest to, że zniżają się nawet do małych rzeczy. Weźmy ten balon, który został zaprojektowany do badania zjawisk pogodowych i tak dalej. To obiekt cywilny. Zestrzelili go, ale spójrzcie, znaleźli go w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zestrzelili nad Atlantykiem, kiedy przyleciał przez Stany Zjednoczone. Przecież go widzieli, ale oni po amerykańsku urządzili show. Trzymali swoje społeczeństwo w napięciu, żeby zobaczyło zagrożenie ze strony tego chińskiego obiektu i kiedy 300 milionów Amerykanów było skupionych na tym obiekcie, zestrzelili go. Po co? Zbliżają się wybory, żeby pokazać swój heroizm. Później jednak ludzie zrozumieli, że był to po prostu nieprzyjazny krok w kierunku Chińskiej Republiki Ludowej. Chińczycy od razu powiedzieli, że to był całkowicie cywilny balon. Można było to wspólnie rozwiązać. Nie, oni go demonstracyjnie zniszczyli. To jest bardzo nieprzyjazny ruch.
Wizyta Joe Bidena w Kijowie też jest tego rodzaju, taki małostkowy, nieprzyzwoity krok. Ja go cenię jako prezydenta. Dobrze, że wsiadł, pojechał, pytał Rosję o zgodę, czy uprzedził Rosję, ale tym niemniej pojechał. Ale to jest papugowanie, rozumiecie? To już było, dokładnie taka wizyta. Po co? Wybory, wybory prezydenckie. I on chce Joe Biden na лошади. Wybory, wybory prezydenckie i on, Joe Biden, chce wjechać na koniu wojny w tę kampanię wyborczą. Tak się nie da. Zdecydowanie tak się nie stanie. Wiem to bardzo dobrze. Dlatego nasza droga na Ukrainie to droga pokoju. Chińczycy trzymają się tej drogi. Jestem w 100% przekonany i Rosjanie skłaniają się do tego, żeby ten konflikt się skończył. Wszystko zależy od Amerykanów. Zróbcie konkretne kroki w kierunku pokoju, a będzie pokój. W centrum tego całego węzła są dziś Chiny. Okazały się tym głównym węzłem. I jeszcze raz radzę posłuchać, co powie Xi Jinping na temat konfliktu. Posłuchajcie bardzo uważnie, bo to jest nowy krok, oryginalny krok, który będzie miał poważne konsekwencje w świecie. Который будет иметь серьезные последствия в мире.